Na początku tej liturgii przypomnieliśmy sobie zdanie z reguły świętego Benedykta, że mnich powinien w każdym czasie żyć tak, jak należy żyć w Wielkim Poście. Że zostawmy mnicha na boku. Chyba wszyscy powinni żyć zawsze tak, jak się żyje w Wielkim Poście. Kiedyś jeden bardzo pobożny kapłan powiedział, że święty Benedykt był człowiekiem bardzo ponurym, skoro oczekiwał, że 365 dni w roku będzie Wielki Post. I to chyba daje nam do myślenia, bo jak wiemy z reguły, święty Benedykt raczej ponurakiem nie był, z dialogów też tak się pokazuje, raczej jako pogodny człowiek. I o co z tym Wielkim Postem chodzi? Dlaczego akurat Wielki Post, a nie Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Co takiego szczególnego w tym okresie, żebyśmy żyli przez cały rok tak jak w Wielkim Poście, że tak dobrze by było? Na samym początku i w tej zrozumieniu tej prawdy pomaga nam dzisiejsza uroczystość w Wielkim Poście. Nie chodzi o mękę pańską. Jesteśmy tak trochę przyzwyczajeni myśleć o kolejnych okresach roku liturgicznego jako o pamiątkach kolejnych etapów ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Czyli Adwent, no to przygotowanie do wcielenia, oczekiwanie na Boże Narodzenie. No Boże Narodzenie, sama nazwa wskazuje. Wielki Post, no to męka pańska. No i Wielkanoc, no to jest ten czas między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego. I w takim myśleniu no, jest ono tam jakoś częściowo słuszne, ale też tkwi pewna pułapka, że jakby poszczególne okresy roku liturgicznego ogołocimy z ich wielkiego bogactwa. Zostawmy te inne na boku, no, może jak przyjdzie inny czas, to od nich będziemy mówić, ale Wielki Post w swej istocie nie jest okresem rozważania męki pańskiej. Albo nie tylko jest okresem rozważania męki pańskiej. To jest, przynależy do tego okresu, zwłaszcza no w Polsce, gdzie te różne nabożeństwa pasyjne są bardzo mocne, ale to jest tylko jedna z metod jego przeżywania. W swej najstarszej strukturze Wielki Post był okresem takim ostatnią prostą, takim finiszem do przygotowania przed okresem, przed Triduum, wtedy, kiedy ludzie mieli przystąpić do sakramentu Chrztu Świętego. A potem co roku, zresztą mamy to w liturgii po dzień dzisiejszy, jest ten moment, kiedy przez te 40 dni przygotowujemy się do tego, żeby w Wigilię Paschalną te przyrzeczenia chrzcielne odnowić. Taki jest sens postu. Czyli jego takim podstawowym wymiarem jest tajemnica nawrócenia. Nawrócenia, które polega, jak wiemy, biblijnie nie na tym, że człowiek wreszcie zaczyna wierzyć w Pana Boga, tylko przede wszystkim polega na takiej gruntownej rewizji naszego myślenia i postępowania, takiej rodzaju superwizji, czy rzeczywiście całe nasze życie na Pana Boga jest ukierunkowane. I temu podstawowemu zadaniu służą te wszystkie ćwiczenia, które mamy od okresu Środy Popielcowej, prawda, kiedy jest wymieniony w Ewangelii te trzy podstawowe dobre uczynki, ćwiczenia, post, modlitwa, jałmużna. Nie, to są te podstawowe narzędzia, oręża Wielkiego Postu. I potem wszystkie nabożeństwa pasyjne, częstsza spowiedź, modlitwa i tak dalej. Natomiast możemy popatrzeć też na tajemnicę Wielkiego Postu, właśnie tajemnicę nawrócenia, czyli tego ciągłego powracania do Pana Boga, bo tak to można chyba określić, Boga żywego, nie tylko tego Boga wydrukowanego na obrazku, ale tego Boga, który jest osobą, a wiemy, że każda relacja osobowa jest ze swej natury bardzo trudna, wymagająca bardzo wielkiego wysiłku, żeby była zdrowa i dobrze się rozwijała. Możemy popatrzeć przez symbol tajemnicy zwiastowania. I myślę, że przez te trzy dni mielibyśmy takie trzy punkty do przemyślenia, skomentowania sobie. Punkt pierwszy to jest tajemnica
woli człowieka. Dzisiaj byśmy sobie powiedzieli kilka słów o woli człowieka, o woli ludzkiej. Jutro byłaby tajemnica Bożej woli. Jako synteza w środę wieczorem rozważylibyśmy tajemnicę wypełnienia się czasu. Te trzy punkty. Sami słyszycie, że klimat zrobił się nam bardziej bożonarodzeniowy niż może wielkopostny, zawodzenie z grobnicą pod krucyfiksem. I istotnie nawet kiedy był śpiew na wejście, czyli introit po łacinie, który wykonała pięknie Schola, to śpiewaliśmy przecież ten sam introit, który śpiewa się w czwartą niedzielę Adwentu. Rorate, czyli de super. Czyli niebiosa, otwórzcie się i spuśćcie jak rosę sprawiedliwego. Niechaj otworzy się ziemia i wyda Zbawiciela. O to się modlimy. Tajemnice zwiastowania można zatem rozważać. Jedną z tajemnic zwiastowania jest tajemnica woli człowieka. Na razie nie myślmy o samej Maryi Dziewicy, do niej dojdziemy na końcu. Popatrzmy na czytania, które pomagają nam te tajemnice zrozumieć. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jest jakimś indywiduum. Ma swoją historię, swego życia, przyszłość krótszą bądź dłuższą, jak tam Pan Bóg nam zaplanował, która nas czeka. Każdy z nas nosi w sobie jakieś rany, które odniósł w ciągu życia albo które sam sobie zadał, czy inni mu zadali. Każdy z nas ma jakieś plany, nadzieje, mniej lub bardziej realne. Każdy z nas ma jakiś obraz Boga, tego, co powinien robić ze swoim życiem. Przypomina zatem każdy z nas taki kosmos, taki małe państwo, mały świat. I w tym małym imperium, mniej lub bardziej niepodległym, takim rodzajem króla, który rządzi wszystkim, który wszystkim rządzi i kieruje, jest ludzka wola. Czyli wola człowieka jest rodzajem jakby zwierciadła. Zachęcam was do tego, żebyście sobie zrobili taki rodzaj ćwiczenia. Można go porównać trochę do rachunku sumienia, czy może takiego przedpokoju rachunku sumienia, żebyście w szczerości sami przed sobą odpowiedzieli, czego tak naprawdę pragniecie i chcecie od życia, od Boga i od innych ludzi. To jest pytanie, które szczerze przeprocedowane może być czasami przerażające. Prawda? Jak zdamy sobie sprawę, czego tak naprawdę chcemy, ale też niosące bardzo dużo nadziei. Dlatego, że to nasze małe imperium, ono będzie szło dokładnie w tym kierunku, w kierunku którego żywimy pragnienia. I pierwsza tajemnica zwiastowania mówi nam o tym, że tę naszą wolę, te nasze pragnienia trzeba wychowywać w kierunku dobra. Taka jest podstawowa rola rachunku sumienia. Jeśli hodujemy w sobie pragnienia złe, nie do końca czyste, w sensie nie do końca ukierunkowane bezinteresownie na więź z Bogiem i ludźmi, to wcześniej czy później dojdzie do jakiejś strasznej wojny tego naszego państwa. Zostaniemy zaatakowani przez nieprzyjaciela, który zamieszkuje otchłanie piekielne. I takim przykładem człowieka, który tą swoją wolę tak nie do końca dobrze prowadzi, czyli ten Wielki Post na pewno by mu się przydał w tym rozumieniu świętego Benedykta, jest bohater pierwszego czytania, czyli król Achaz. To czytanie jest trochę, ono wyrwane tutaj z kontekstu. Musimy pamiętać o tym, że Achaz, król Judei, już po rozpadzie państwa na północ i południe, w chwili, kiedy to proroctwo z siódmego rozdziału Izajasza było wypowiadane, był w tragicznej sytuacji. On był w sytuacji podbramkowej, dlatego że siedział w tej Jerozolimie i w zasadzie wszyscy dookoła myśleli tylko o tym, w jaki sposób zdobyć i zburzyć święte miasto. Była cała koalicja, wojna i tak. Także sytuacja w zasadzie bez wyjścia. I w tej takiej sytuacji krytycznej, prawda, kiedy waży się życie i śmierć,
przychodzi do niego prorok Izajasz i mówi do niego, że proś Boga o znak. Czyli w języku biblijnym znaczy to ni mniej, ni więcej. Jesteś jakby właśnie u kresu, za chwilę wszystko się skończy, przepadniesz, nikt ci nie pomoże. Nie jesteś w stanie dać nic, co byłoby ekwiwalentem za twoje życie, bo nie masz nic, jesteś nędzarzem. Ale teraz do ciebie mówi Bóg. Co ci jest potrzebne? Mów. Czego ci potrzeba? Proś o znak i Bóg ci to da. I ten tekst pokazuje, że Achaz bardziej niż królów Egiptu i Asyrii razem wziętych, niż miast syryjskich, króla z Samarii, o wiele bardziej bał się wejść w relację z Bogiem. Bo Achaz mówi nie. Nie będę prosił. Nie będę prosił dlatego, bo wiem, że Bóg mi to da. A jak mi da, to będę musiał robić to, czego ode mnie chce Bóg. I myślę, że w naszym życiu każdy z nas miał chyba takie doświadczenie, kiedy zdawał sobie sprawę, że musi coś zrobić, albo że Bóg daje mu jakiś wyraźny znak, ale brakło w nas siły do tego, żeby ten Boży znak i tę wolę Bożą podjąć. Ta wola nasza to zdolność pragnienia, planowania, chcenia, dążenia do osiągniętego celu w dużej mierze jest sparaliżowana strachem, lękiem. Lękiem przed wejściem w relacje z ludźmi, a przede wszystkim z Panem Bogiem. Bo wiemy, że wejście w relacje oznacza zobowiązania, a często na całe życie. A relacja z Bogiem jest nawet sięga dalej niż to życie ziemskie, bo na tym świecie nawet małżeństwo jest zakończone śmiercią. Przysięga małżeńska. Śmierć nas rozłączy, przysięga już nie obowiązuje. Ale słowo dane Bogu obowiązuje i na tym świecie, i w świecie przyszłym. I tak potężne zobowiązanie może nas przerażać. I Achaz nam mówi, że ta ludzka wola jest bardzo słaba. Człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że w zasadzie poza Bogiem nie ma żadnego oparcia, zwłaszcza w tych sprawach ostatecznych. A z drugiej strony ciężko nam na tego Pana Boga do końca postawić. Gdybyście chcieli, bierzcie, czytajcie wyznanie Augustyna. Człowiek żył kilkanaście wieków temu, a ma się wrażenie, że chodził po ulicach Londynu, Nowego Jorku czy Warszawy i miał 20 lat, jak to pisał. Młody człowiek, który czegoś chciał, a z drugiej strony nie potrafił wyjść poza krąg tych swoich pożądań i małych pragnień. Kiedyś jeden ksiądz u nas w Tyńcu opowiadał, że miał właśnie takiego penitenta, który był w podobnej sytuacji jak Augustyn i dał mu wyznanie Augustyna do czytania i on mu podniósł, wrócił i mówi, nie jestem w stanie tego czytać, to jest książka o mnie. On mówi, bierz, czytaj, czytaj. Kiedy on mówi do Boga, Augustyn mówi, Boże, daj mi nawrócenie, ale jeszcze nie dzisiaj. Taka wizja mogłaby nas przytłoczyć. Może i trochę powinna. Ale patrzmy dalej na to, co się dzieje z Achazem. Bóg nie jest jak człowiek. I dlatego Izajasz odpowiada w imieniu Boga. Dobrze. Nie chcesz prosić o znak? To zatem znak będzie jeszcze większy. Bo skierowany nie tylko do ciebie, ale do całego Izraela. Panna pocznie i porodzi syna. Czyli pytanie skierowane do Achaza dotyczyło tak naprawdę tej jego tragicznej sytuacji, no politycznej, w jakiej się znajdował, czy wojskowej. Achaz mówi nie. A Bóg wtedy, zamiast się wycofać, powiedzieć to serać, zwiększa łaskę. I dotyczyć ona ma już nie tylko Achaza, ale całego Izraela. I nie tylko w tej konkretnej sytuacji, w tym 8 wieku przed Chrystusem, ale ma dotyczyć całej ludzkości, powsze czasy. Jeżeli brak nam odwagi do tego, żeby
ostatecznie przełamać pewne tamy w naszym sumieniu, jeśli nie mamy siły do tego, żeby leczyć naszą chorą wolę, jeśli nie potrafimy ostatecznie rozeznać tego, czego Bóg od nas oczekuje. Pomyślmy o tym 7 rozdziale Achaza, Izajasza. I pamiętajmy o tym, że Bóg na tą naszą niemoc odpowiada jeszcze większą siłą. Analogicznie, jak mamy w Ewangelii. Faryzeusze prosili o znak z nieba, czyli zrób cud, to ci uwierzymy. A Chrystus mówi nie, żadnego cudu nie będzie, tylko znak Jonasza, czyli zmartwychwstanie. Czyli coś, co wam się nawet w głowie nie mieści, że coś takiego może mieć miejsce. To jest jakby pierwsza tajemnica, czyli ta wola ludzka, która jest chora. Nasza wola jest chora, schorzała, potrzebuje uzdrowienia. I tym uzdrowieniem, porządkiem ostatecznie może być Bóg. Drugie czytanie mówi nam o tym, że główną przyczyną tej choroby ludzkiej woli jest grzech. Myślę, że każdy z nas, przynajmniej ja, słyszał 7000 razy z ambony, że dzisiaj tracimy poczucie grzechu. A na przykład pomyślmy, odwróćmy kota ogonem, że to nie jest dzisiaj głównym problemem, że tracimy poczucie grzechu. Dzisiaj głównym problemem jest to, że tracimy nadzieję na przebaczenie. Że nie wierzymy w to, że przebaczenie istnieje. I to mówię nie tylko o wymiarze religijnym, ale weźcie gazety polskie, zagraniczne, posłuchajmy radia, telewizji. Tak naprawdę jest wołanie o krew i rozpacz ofiar. Jakby pojednanie nie było możliwe. Myślę, że z tym mamy główny problem. Bo grzech istotnie, tak jak każdy ludzki czyn, niesie w sobie znamie nieodwracalności. Ksiądz Tischner pisał w Filozofii Dramatu, że opisywał, tak próbował opisać tą naszą współczesną rzeczywistość i mówił, że porównywał, że świat przypomina teatr. Tymi deskami, tą sceną jest nasza codzienność. Aktorami jesteśmy my. A to, co nas łączy, to jest coś, co on określił mianem czasu dramatycznego. I czas dramatyczny, Tischner mówi, oznacza, że to, co się między nami stało, nie może być cofnięte. Czyli jeśli cię kochałem całe życie, było nam dobrze, nikt nam tego nie zabierze. Ale jeśli cię skrzywdziłem, nie jestem w stanie tego cofnąć. I życie w takim świecie może być piekłem. Czasami jest piekłem, wiemy o tym dobrze. Ale list do Hebrajczyków kontynuuje dalej. Właśnie ludzki wysiłek, dary, całopalenia, ofiary za grzechy. To nie jest to. Było to konieczne. Bóg mówi, było to konieczne. Ludzie się przez to przygotowywali, swoje sumienie, swoją wrażliwość na to, żeby przyjąć Boga, który daje zbawienie za darmo. Jest potrzebna nasza pokuta, żebyśmy próbowali wynagrodzić za grzechy, któreśmy popełnili. Są potrzebne wszystkie terapie, spotkania, to praca taka wewnętrzna człowieka, to, co może człowiek zrobić o własnej sile. To wszystko jest konieczne. Ale dobrze wiemy, że to nie wystarczy. Każdy, kto próbował poradzić sobie sam ze sobą, stosując środki przyrodzone, wie o tym aż nazbyt dobrze. To nie wystarczy. Nie wynagrodzi się za swoje małe czy wielkie grzechy. Człowiek sam siebie nie uleczy, stosując tylko środki przyrodzone. Ta wola dalej będzie sparaliżowana. Mniej, oczywiście, ale w dalszym ciągu. I dlatego właśnie jest nam dane Jezus Chrystus, który przychodzi po to, żeby nas zbawić, czyli naprawić to, czego my sami o własnych siłach naprawić nie jesteśmy w stanie. Autor listu do Hebrajczyków mówi, myślę, że w tym kościele, gdzie
Już ponad 300 lat trwa nieustanna cześć Najświętszego Sakramentu. Te słowa brzmią szczególnie wymownie, kiedy mówi: na mocy tej woli, chodzi oczywiście o wolę Boga, uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. Czyli przez to, że te 2000 lat temu Archanioł Gabriel stanął przed Maryją Dziewicą i rozpoczęła się tajemnica wcielenia. Bóg stał się jednym z nas. I stał się z nas od poczęcia, począł się tak jak wszyscy, jak tu jesteśmy. Biologicznie pewnie wyglądało to tak samo, nawet jeśli bez udziału mężczyzny, ale tak samo się rozwijał jak my wszyscy, aż po ofiarę na krzyżu. I pamiątkę tego właśnie teraz celebrujemy w Najświętszej Eucharystii. To uzdrawia naszą wolę, udział w tej ofierze. To jest wynagrodzeniem za nasze grzechy. Nawet jeśli efektów tego jeszcze nie widzimy, bo trzeba czekać, aż czas się wypełni. Więc to jest drugi aspekt, czyli ta konieczność naszej pracy, ale że to nie wystarczy. I aspekt trzeci, o którym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Możemy sobie usiąść przed lustrem, popatrzeć sami na siebie i pomyśleć sobie tak. A czy my naprawdę w oczach Pana Boga jesteśmy tyle warci, żeby się nami zajmował? Czy to Pan Bóg większych problemów nie ma? Nami się będzie zajmował? Albo możemy sobie myśleć, żeśmy tyle nawywijali w tym życiu, takie te nasze grzechy, tyleśmy ludzi skrzywdzili. Kto jeszcze z nami będzie chciał rozmawiać? Jak to w ogóle naprawić? Więc te nasze wątpliwości mogą być różnego rodzaju. Każdy ma swoje własne. Ale Ewangelia pokazuje nam bardzo wyraźnie, że Pan Bóg myśli zupełnie inaczej. Zapomnijmy na chwilę to wszystko, co wiemy o Maryi Dziewicy. I spróbujmy popatrzeć na nią tak, jak patrzyli na nią sąsiedzi. Nie rodzice, bo to na pewno nią dobrze patrzyli, ale jak patrzyli na nią sąsiedzi. Kogo widzieli? Widzieli żydowską dziewczynę, pewnie gdzieś w wieku 14-15 lat, z ubogiej rodziny, która mieszkała, urodziła się w biedzie. Jej rodzice pochodzili z jeszcze większej biedy. Mieszkała w jakiejś zapadłej dziurze w Nazarecie. I nie miała wpływu, nie mówimy już o historii świata, ale nie miała wpływu nawet na swoje życie. Panie, wybaczą, że tak powiem, no ale tak to wtedy było, bo była kobietą. Po prostu. I decyzje o jej przyszłości podejmowali rodzice, ojciec, a potem, kiedy miała wyjść za mąż, mąż. Była po prostu pionkiem, jakich były miliony wtedy na świecie. I właśnie dlatego, że taka była, wybrał ją Bóg. Żeby nikomu nigdy na świecie nie przyszło do głowy, że jest w oczach Boga bezwartościowy. I Maryja jest cudowna, wspaniała, mówimy, pełna łaski. Nie dlatego, bo ciężko pracowała, tylko dlatego, bo wybrał ją Bóg. A sama z siebie była pionkiem na szachownicy. I każdy z nas jest przez Boga umiłowany w podobny sposób. Bóg pragnie, aby każdy z nas odpowiedział na Jego wołanie. Nie jak Achaz. Nie będę prosił. Nie będę wystawiał Pana na próbę. Niech mi da święty spokój. Tylko żeby każdy z nas odpowiedział na wezwanie Boga tak jak Maryja Dziewica. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Tym bardziej, że wiemy, że cała późniejsza historia jej życia była tak naprawdę ciągłą walką. To nie było proste życie. I
od samego początku ponosiła konsekwencje tej swojej decyzji. Ale to pokazuje nam, że sens ludzkiego życia leży jedynie w służbie Bogu. Jeśli to nie jest fundamentem, cóż możemy zrobić? Podsumowując, Wielki Post jest tym czasem, tym momentem, kiedy Bóg daje szczególne błogosławieństwo na porządkowanie spraw związanych z naszą wolą. W jakimkolwiek punkcie naszego życia jesteśmy, zawsze Bóg jest blisko nas i czeka, żeby powtórzyć ten cud, który stał się chwili zwiastowania. Każdy z nas ma takie swoje małe zwiastowanie. To szczególne wezwanie Boga do jakiegoś zadania, którym zostaliśmy obdarzeni, którego nikt za nas nie zrobi. Może wydawać nam się ono mało znaczące, ale to, co się robi z Bogiem, nigdy małe nie jest, nawet jeśli ludzie tak na to patrzą. Staramy się rozważać kolejne tajemnice zwiastowania Pańskiego. Wczoraj mówiliśmy o tajemnicy woli człowieka, o tym, jakie mamy problemy z tą naszą wolą. Patrzyliśmy na to, no i też na przykładzie kolejnych bohaterów ze Starego Testamentu, króla Achaza, na przykładzie Najświętszej Maryi Panny. Mówiliśmy o grzechu, z którego jedynym ratunkiem dla nas jest ofiara ciała Jezusa Chrystusa. I dzisiaj próbujemy spojrzeć na to jakby z drugiej strony. Święty Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że wolą Boga jest, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czasami nam może się wydawać, że wola Boga to jest taki rebus. Coś, co bardzo trudno jest zrozumieć i odnaleźć. Że jest to pewna rzeczywistość tajemnicza, do której potrzeba naprawdę dobrze wykształconej wróżki, żeby nam pomogła się w tym rozeznać. Ale nie jest to zagadnienie dla zwykłego śmiertelnika. Tymczasem, jeżeli nazywamy się chrześcijanami, pytanie o to, jaka jest wola Boga, jest najbardziej podstawowym z pytań, jakie człowiek może sobie postawić. Jeśli poważnie traktujemy pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, pytanie o to, czego chce Bóg, jest pytaniem jak najbardziej podstawowym. Oczywiście to wszystko otwiera olbrzymie pole do manipulacji. Ludzie bardzo często posługują się Panem Bogiem po to, żeby rządzić innymi ludźmi. Wiemy, że tak było, tak jest, no i pewnie tak będzie. Ale w tradycji Kościoła, tej tradycji mającej już prawie 2000 lat, nawiązującej do tradycji jeszcze starszej, bo tradycji judaistycznej, jednak pewien kanon tego, co należy za wolę Boga uważać i jak ją rozpoznawać, został wypracowany. Ważnym elementem tej obserwacji jest to, że to działa, nie? Bo to ludzie, którzy się tym posługują, to są święci. Czyli jednak jest to możliwe. Bardziej niż nam się wydaje. Wola Boża przejawia się w różny sposób. Podstawowym takim wymiarem tej woli Bożej jest coś, co określamy mianem przykazań. Jak pytamy, czego chce Bóg od nas w taki ogólny sposób, to musimy sobie przypomnieć przykazania.
Można tak powiedzieć, że przykazania w tym swoim podstawowym zrębie, dekalogu czy przykazaniu miłości, które zostawił Jezus na ostatniej wieczerzy, w jakimś sensie są próbą streszczenia Ewangelii. Ale zanim zaczniemy medytować nad tymi przekazaniami i zaczniemy się zastanawiać nad ich praktycznym zastosowaniem w naszym życiu, musimy dokonać pewnego zabiegu. Dlatego, że myślę, że jesteśmy troszkę tak ukształtowani, że patrzymy na przekazania jako na pewien nakaz jednostronny. Czyli na przykład, jak dekalog mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj, tego nie rób, to zwłaszcza w naszej mentalności łacińskiej, zachodniej, jakby czujemy, że to jest skierowane do nas. To nas dotyka. Ja mam tego nie robić. Ale to jest troszkę zadanie ponad ludzkie siły. Bo to nie o to chodzi. Zanim człowiek zacznie rozważać, czego nie może robić, albo co robić powinien, bo wiemy, że i takie przykazania są, to wiele ważniejszą rzeczą jest odzyskanie wspólnoty. Przykazania są zachowywane bądź łamane we wspólnocie. Czyli bardzo ważną rzeczą jest, żeby przykazania właściwie rozumieć, to zobaczyć, że one funkcjonują w ramach pewnej więzi międzyludzkiej. I teraz nie mam tu na myśli wspólnoty neokatechumenalnej, tylko to środowisko, w którym my żyjemy na co dzień. Czy to będzie rodzina, praca, dom, klasztor, cokolwiek. Krąg znajomych. To jest miejsce, w którym przekazania są zachowywane bądź łamane. I zanim zaczniemy rozważać, w jaki sposób tę wolę Boga wykonać, żeby te przekazania były nie tylko zachowane, ale również wypełnione, musimy odzyskać tę nową wspólnotę. Zwróćmy uwagę, że na tym też polega tajemnica zwiastowania. Zanim Pan Jezus zaczął nauczać, mówić to czy tamto, Syn Boży, to się wcielił. I 30 lat mieszkał na ziemi, mówiąc bardzo niewiele. Bo zależało mu na wspólnocie z ludźmi, żeby być taki jak my. I przyjął do tego całkiem normalną drogę, zwykłą galilejską rodzinę. Tak jak żeśmy to już rozważali sobie w czasie Adwentu, przez to jego poczęcie w ogóle zagrożoną rozwodem. Nie, przecież się Józef z Maryją o mało co przez Pana Jezusa nie rozwiedli. Ale od tego zaczął. Nawiązał więź, wspólnotę. I dopiero wtedy mógł zacząć nauczać. W którym momencie możemy czegokolwiek od innych ludzi wymagać? Albo kiedy możemy cokolwiek robić dla nich, jeśli nic nas nie łączy? Jeśli nic o sobie nie wiemy, w jaki sposób będziemy świadczyć miłość i przebaczenie? Mój znajomy, który mieszka tutaj w Warszawie, nie podam dzielnicy, żeby nie było, zapytany, czy ma dobrych sąsiadów, mówi, a tak ci po warszawsku odpowiem, nie wiem. A zatem przede wszystkim wspólnota. Po drugie, te przykazania Boże, które tę wolę Bożą wyrażają, one są nie tylko do niełamania, ale też do wypełnienia. Czyli nie przypominają tańca na linie, tylko pewien projekt na życie. To jest takie wezwanie Boga. Współpracuj ze mną w dziele stworzenia. Nie zabijaj, to chroń życie. Nie cudzołóż, powiększaj miłość.
czci ojca i matkę, rodzina i tak dalej. Jest taka historia o pewnym mądrym rabinie, do którego przyszli jego uczniowie i mówią do niego tak. Chcemy być rabi taki jak, tacy jak ty. Co mamy robić? Co ty robisz, żebyśmy mogli cię naśladować? A rabin mówi, kiedy stoję, stoję. Kiedy siadam, siadam. Kiedy idę, idę. A kiedy siedzę, to siedzę. I oni mówią, że my to robimy wszystko, co ty mówisz do nas. Mówi, nie. Jak siedzicie, to już staliście. Jak stoicie, to żeście już usiedli. A jak idziecie, to żeście już doszli. Przykazania, żeby mogły zostać zrozumiane, wymagają trochę mądrości tego rabina, takiego zatrzymania się i zaangażowania na 100% zobaczenia rzeczywistości przez ich pryzmat, jeśli można tak powiedzieć. I to jest pierwszy krok wypełnienia woli Bożej. Ktoś powie, strasznie nudny. Myślałem, że będzie fajniej, że ten Pan Bóg coś tam jednak od nas będzie chciał konkretnego, a tu przykazania. Jest to pierwszy krok. Można powiedzieć, użyć takiego porównania, że jeśli ktoś chce badać strukturę wszechświata, na samym początku musi skończyć studia i mieć odpowiednią aparaturę do tego, żeby na ten wszechświat patrzeć. I przekazania to jest takie studiowanie i kupowanie aparatury. Że to dopiero teraz człowiek zaczyna coś rozumieć z życia i z tajemnicy Pana Boga. Jeśli żyje we wspólnocie i w taki sposób na nią patrzy, jak mówią o tym przykazania. I wtedy jego oko, ucho staje się bardziej wrażliwe na to, co Bóg od niego chce w konkretnej sytuacji. I to już jest kwestia do rozeznania. Wola Boża przejawia się wtedy przede wszystkim poprzez pragnienie jakiegoś dobra. Pragnienie, które daje pokój. Pragnienie, jeśli się za nim idzie, które przynosi owoc obfity, bo po owocu poznaje się drzewo. Pragnienie, które jest trwałe. I nie zdziwicie się, pragnienie, które zostanie przyjęte przez odpowiedzialnych we wspólnocie. Czyli mówiąc bardziej konkretnie, na przykład ktoś może chcieć wstąpić do klasztoru, ale przeryża powie nie. Nie nadajesz się do nas, bo tak i tak. Albo ktoś się zakochał w dziewczynie i się oświadczy, a dziewczyna mu powie nie. No to nie tak miało być. Boli, no ale nie tędy droga. A jak powie tak, no wtedy jest inna sprawa. Popatrzcie, jak Pan Bóg przemawia w dalszym ciągu przez ludzi. Nie jest tak, że objawia się gdzieś tam na ścianie i gada ze ściany do człowieka, czy przez święty obraz. Tylko przejawia się w działaniach innych ludzi. I to jest taka droga, która w jakiś sposób nigdy się nie kończy. W taki sposób przejawia się wola Boża. Trzeci aspekt, o którym możemy mówić, to jest w pewnym sensie połączenie tych dwóch poprzednich, a o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. To jest coś, co my określamy mianem przebaczenia. Wolą Boga jest przebaczenie. I to realizuje się niejako w podwójnym aspekcie. Jest to podstawowe zadanie Wielkiego Postu. Przede wszystkim, że w Bogu jest olbrzymie pragnienie do tego, żeby przebaczyć. I musimy zrozumieć, o co chodzi w tym Bożym przebaczeniu. Ono nigdy nie ma takiego charakteru, że Pan Bóg klepie nas po ramieniu i mówi, w sumie to się nic nie stało.
Bo wiemy, że są czasami takie rzeczy, że właśnie się stało. I to łysemu włosy staną dęba na głowie. Ale Boże przebaczenie to jest taka sytuacja, kiedy Bóg daje siłę nam do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za to, cośmy zrobili. I że mamy pomysł, w jaki sposób to naprawić. Najlepszym przykładem na to jest to, co czytamy w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 8. Kiedy jest historia kobiecie cudzołożnej. I pamiętamy, tam do Pana Jezusa przyprowadzono tę kobietę, co pochwycono na cudzołóstwie, no i mówią do Niego, że kazał nam tak jak kamienować i Mojżesz, a Ty co? No i tak, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tych faryzeuszów tak nie lubić, prawda? A to jednak byli dobrzy ludzie. Bo jak do nich powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, to który z nich rzucił? Wszyscy odeszli. To byli naprawdę odważni ludzie, że przyznali się, wszyscy to widzieli, nie? Taki wstyd, a oni jednak nie mieli odwagi powiedzieć, że są bez grzechu. To byli naprawdę wrażliwi ludzie sumienia. I to w Jezusie to jest fajne, to jest, w Panu Jezusie to jest fascynujące, że On tak potrafi gadać do ludzi, że każdy Go zrozumie. Tak do nich powiedział, że oni zrozumieli, o co chodzi. Uznali swoją winę. I wzięli to na siebie. Ale potem rozmawia z kobietą, prawda, to wiemy, to wzbudza nasz zachwyt, że ja Cię nie potępiam, ale potem co jej mówi? Idź i nie grzesz więcej. Że nie grzesz więcej to jasne, ale mówi do niej idź. Dokąd? Do domu ma iść, nie wiem dokąd pójdzie. A w domu kto na nią czeka? Mąż na nią czeka w domu. Zdradzony mąż. I Jezus z nią nie idzie. Ona sama idzie do tego męża. I ona sama z nim musi załatwić tą sprawę, bo przecież on na pewno wie, całe miasto już wie, co ona zrobiła. I teraz oni we dwójkę się muszą zmierzyć z tym, że na jakimś etapie życia jakiś mężczyzna inny stał się dla niej tak ważny jak mąż, czy konkurencją stał się dla męża. Oni chcieli, faryzeusze chcieli rozwiązać to prosto, bo chcieli ją po prostu zabić, mieć problem z głową. A Jezus stawia na pracę wewnętrzną, bardzo ciężką, bo przecież taki dialog nie był łatwy. Ale to jest wola Boża, przebaczenie, czyli odbudowywanie tego, co się zburzyło. Ale zwróćcie uwagę na to, że po raz kolejny, że również w tym aspekcie, jak ważny jest element wspólnotowy. Przebaczenie nie może być jednostronne. To nie jest powiedzenie z wysokości majestatu swego, ja ci przebaczam. Tylko to musi być spotkanie na jednej płaszczyźnie. Przebaczenie to jest olbrzymi wysiłek, który nie polega na tym, że nie odczuwamy gniewu na kogoś, ale że staramy się zrozumieć, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. I wyrzekamy się pragnienia zemsty. Przebaczenie ostatecznie jest tym, co charakteryzuje Boga. Pan Bóg rozumie i daje szansę zawsze na nowo. Mówiliśmy wczoraj, że Wielki Post jest tym okresem liturgicznym, kiedy w sposób szczególny oddajemy się pokucie przede wszystkim, nie tyle rozważaniu męki pańskiej, co pokucie, czyli naprawieniu tego, co zostało zepsute w naszym życiu. Że jest to przygotowanie do tego, żeby na nowo odnowić przyrzeczenia chrzcielne w Wielką Sobotę. Po to jest nad nami te 40 dni. Jeśli mamy rzeczywiście na serio je odnowić, to pytanie o wolę Boga w naszym życiu jest pytaniem bardzo ważnym. Zachęcam do tego, żeby w tych dniach wielkopostnych zrobić sobie rachunek sumienia z tego, na ile poważnie traktujemy wolę Boga. I na ile staramy się na nią odpowiedzieć. Zawsze warto postawić ten pierwszy krok, czyli powrócić
do przykazań, ale praktykowanych we wspólnocie, żeby człowiek nabrał pewnej wrażliwości, delikatności na to, co Bóg mówi do niego każdego dnia. Patrząc na tajemnicę zwiastowania Pańskiego, trzeba rozważyć tajemnicę pełni czasu. Znowu jakby trochę przenosimy się w Boże Narodzenie, w okres Adwentu, tak mentalnie. Ale jeśli to nas skłoni do nawrócenia, to niech będzie i adwentowo w tym Wielkim Poście. Dzisiejsze czytania mówią nam na temat prawa. I od razu nasza myśl leci znowu do dekalogu, czy do przykazań miłości. I możemy też trochę być w lekkim szoku, że Pan Jezus tak bardzo tego prawa broni. Przynajmniej tutaj w tym fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza. Moglibyśmy przytoczyć nieskończoną ilość tekstów z Ewangelii w innych miejsc, kiedy Pan Jezus to prawo bardzo krytykuje, tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. Odnosi się do niego bardzo krytycznie, choć może nawet nie tyle do samego prawa, co do tych, którzy stosują je w sposób bezrozumny. Ale chyba w tym tekście nie do końca nawet chodzi o apologię prawa, chociaż oczywiście też. Ale przede wszystkim chodzi o uszanowanie olbrzymiej miłości, jaką ludzie do tego prawa żywią. Jakbyśmy wzięli sobie z Księgi Psalmów Psalm 119, który powraca w liturgii godzin, w tak zwanych mniejszych godzinach, czyli modlitwach w ciągu dnia, to zobaczylibyśmy, przeczytalibyśmy bardzo taki głęboki, napisany, śpiewany z olbrzymim zaangażowaniem hymn o wielkości i pięknie prawa Bożego. I Pan Jezus dzisiaj mówi w tym fragmencie Ewangelii, że to wszystko, co człowiek ukochał, co dostał od Boga i co ukochał, nie zostanie mu nigdy zabrane, ale zostanie wypełnione. To wszystko, co człowiek dostał, zostanie wypełnione. Może rekolekcje to nie jest czas na bajki, ale żebyśmy to zrozumieli troszkę lepiej, to posłuchajmy takiej baśni, która jest trochę o nas, nie? Był kiedyś wielki król i ten król wyruszył na wojnę. I kiedy przejeżdżał przez wioskę, zobaczył bardzo piękną dziewczynę, jak to w życiu bywa. I jak to w życiu bywa, on zakochał się w niej od pierwszego spojrzenia, a ona zakochała się w nim. Więc siadł z konia i powiedział do niej tak. Dzisiaj idę na wojnę, ale wrócę po ciebie. I żebyś o mnie pamiętała, to daję ci ten złoty pierścień. Zdjął go z palca. I kiedy mnie nie będzie, patrz na ten pierścień i pamiętaj o mnie. Bo ja będę pamiętał o tobie i wrócę po ciebie. Dziewczyna wzięła pierścień, król pojechał na wojnę, wojował. A dziewczyna siadła przed swoim domem i w ten pierścień coraz bardziej patrzyła. I patrzyła w niego tak bardzo, że powoli zaczynała zapominać o królu i o tej miłości, którą on jej obiecał. I kiedy król wrócił po zwycięskiej wojnie, spotkał dziewczynę, która siedziała
przed domem zapatrzona w złoty pierścień i zobaczył, że ona go już w ogóle nie pamięta. Więc smutny wsiadł na konia i odjechał. I Pan Bóg daje nam pierścień, żebyśmy o nim pamiętali. To mogą być różne rzeczy. To może być ten świat, w którym żyjemy. To może być rodzina. To może być nasze powołanie, zdolności, talenty. I Pan Bóg nam daje to nie po to, żeby nam to kiedyś odebrać, albo że kiedyś nas postawić przed alternatywą. Wybierasz mnie czy dary, które Ci dałem. Ale Pan Bóg daje nam te wszystkie rzeczy jako dowód swojej miłości, po to, żeby przygotować nas na spotkanie z sobą, które już nigdy nie będzie miało końca. I możemy ten pierścień nosić na palcu po to, żeby nam o tym Bogu przypominał i cieszyć się, że mamy tak wielki skarb. Rozmyślać o tym, który nam ten skarb dał. Poznawać coraz bardziej jego naturę i coraz bardziej za nim tęsknić. A możemy tak bardzo na tym jego darze się skoncentrować, że zapomnimy, kto i po co nam go dał. Żydzi otrzymali dar prawa i nie otrzymali go po to, żeby był zawadą czy przeszkodą w kulcie jedynego Boga, ale żeby przygotował ich na przyjście Mesjasza. Jak pięknie dzisiaj Mojżesz o tym prawie mówi. To jest twój skarb, Izraelu. Pamiętaj o nim. Ucz go tych, którzy są twoimi dziećmi. Nie po to, żeby człowiek zapatrzył się w prawo, ale po to, żeby wiedział, kto go dał i po co. Jeśli człowiek coś kocha naprawdę, ten Boży dar, coraz lepiej będzie go rozumiał, ale przez ten dar coraz lepiej będzie rozumiał samego Pana Boga. Te Boże dary są naszą mądrością. Każdy z nas ma jakiś inny specjalny charyzmat, którym Bóg go obdarzył. Czy wykorzystujemy to, co Bóg nam dał po to, żeby służyło to na spotkanie z Nim? Kiedy mówimy o tym, że nadeszła pełnia czasu, w kontekście też tego pierwszego czytania, oznacza to, że wszystko, co konieczne na to, żeby Boga spotkać tu i teraz, choć jeszcze pod osłoną znaków, jest nam już dane. Nie musimy czekać na nie wiadomo co. Przez ten pierścień, cokolwiek nim będzie, przez wspólnotę Kościoła, do tego dochodzi również i ten dar, przez dary sakramentów świętych, z Bogiem możemy żyć za Pan Brat już teraz. Nawet jeśli go nie widzimy. Im bardziej rozważamy to, co Bóg nam dał, tym głębiej zaczynamy za nim tęsknić, bo wiemy, że gdy przyjdzie, wróci z tej wojny, da nam o wiele więcej. I Pan Jezus dzisiaj mówi do uczniów, którzy może są zdjęci strachem, że przyszedł niesamowity nauczyciel, i teraz wywróci wszystko do góry nogami. Zabierze nam dziedzictwo naszych ojców. Wszystko rozsypie się w proch. A Jezus mówi nie. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Nie przyszedłem zabrać, unieszczęśliwić cię, ale sprawić, żebyś żył naprawdę. Ta tajemnica niezwykle fascynowała świętego Pawła. Znaczna część listu do Rzymian jest temu poświęcona. I Paweł mówi, że w pewnym momencie dary i wezwania łaski Bożej są nieodwołalne. Co Bóg dał, tego nigdy nie zabierze. Ale wszystkie jego dary są jak ziarna, które rzucone w ziemię nagle stają się czymś o wiele bardziej wspaniałym, niż gdybyśmy to trzymali tylko
w skrzyni gdzieś na strychu. Wielki Post to jest taki czas, kiedy oglądamy te nasze pierścienie i myślimy, po co Bóg nam je dał, czemu one mają służyć. Ale przede wszystkim oglądamy te pierścienie po to, żeby sobie przypomnieć o dawcy naszych darów. Kiedy patrzymy na tajemnicę zwiastowania, to w jakimś sensie cała ta historia, o której teraz mowa, można ją też czytać jako historię o pierścieniu. Ona pokazuje nam niesamowitą hojność Boga, potęgę Jego woli, ale również majestat wolnej woli człowieka. Wszyscy znamy tę historię, rozważaliśmy ją ileś tysięcy razy, czy przy różańcu, czy czytając odpowiednie fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza. Ale pomyślmy przez chwilę o tym wydarzeniu raz jeszcze. W jaki sposób ono się rozegrało. Mówiliśmy o Maryi Dziewicy, która w czasie zwiastowania miała przecież tylko te kilkanaście lat. Pochodziła z bardzo ubogiej rodziny. I miała już swojego męża. Chociaż, jak ewangelista przypomina, nie mieszkali razem. I do tej prostej dziewczyny, która już przecież była zamężna, anioł nagle powiedział, że będzie miała dziecko. I to będzie miała dziecko nie ze swoim mężem. Jakoś to się stanie. Nie powiedział dokładnie jak. Duch Święty stąpi na ciebie, cokolwiek to oznacza. I ta dziewczyna zrozumiała nagle, że Bóg chociaż nie zabiera jej męża, którego pewnie kochała. Ale w tym małżeństwie ma wydarzyć się coś więcej, niż dzieje się zazwyczaj w innych małżeństwach. I to, co w tej historii jest najbardziej poruszające, to anioł nie przyszedł do niej i nie powiedział, że musi być tak i tak. Ale stanął przed nią pokornie i pytał ją, czy się zgadza. O wszechmocy Boga świadczy to, że zawsze człowieka prosi. Człowiek zawsze może powiedzieć nie. W tym mieście, jak pamiętacie, ponad 30 lat temu Słowo Boże przepowiadał bardzo niezwykły sługa Boga żywego, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Popiełuszko mówił, że przemoc nigdy nie jest znakiem siły, ale słabości. Czasy się zmieniły, ale to zdanie w dalszym ciągu zachowuje całą moc prawdy, która jest w nim zawarta. I ponieważ Bóg jest wszechpotężny, dlatego może być najsłabszy. Może stać się dzieckiem, ale może również prosić o zgodę człowieka, licząc się z ryzykiem, że człowiek powie Bogu nie. I kiedy już słowo stało się ciałem, ewangelista Łukasz pisze, wtedy odszedł od niej anioł. I anioł zostawił tę dziewczynę z dzieckiem w łonie, z Synem Boga pod sercem,
zostawił ją w wątpliwości, w jaki sposób ma wytłumaczyć Józefowi swój stan, nie mówiąc jej, jak sposób ta sprawa się rozwiąże. I z drugiej strony również Bóg podobne zadanie postawił Józefowi, człowiekowi, który też nie miał 20 lat, który pewnie jakoś kochał swoją żonę. I z drugiej strony sprawiając, że Józef, wbrew temu, co wszyscy mężczyźni w Izraelu, zresztą nie tylko w Izraelu, że chciał mieć dużo dzieci, a miał tylko jednego, jedynego syna i to przybranego. I Bóg dał Józefowi Maryję za małżonkę, Maryi Józefa za męża. I nie dał po to, żeby sobie zrobić żart, czy żeby zadrwić, ale po to, żeby przez ten dar, którymi oni byli dla siebie, nawzajem dojrzeli i zrobili rzeczy, które żadne inne małżeństwo na tym świecie zrobić nie było w stanie. Że stworzyli dla Syna Bożego, wcielonego Boga, wcielonego Słowa, dom rodzinny w Nazarecie. I kiedy patrzymy na Józefa, dobrze, żebyśmy o nim myśleli jako o ojcu. Józef naprawdę był ojcem Józefa. Nie w sensie biologicznym, bo Syn Boży począł się bez udziału mężczyzny. Ale ilu mężczyzn jest ojcami dzieci adoptowanych, dzieci z innych małżeństw. A jednak to oni dają tym dzieciom siłę, oni je wychowują, nie ci, którzy je spłodzili. Czasami myślimy o Józefie jako o człowieku, który mówił bardzo niewiele. Ewangelia nie notuje żadnego jego słowa. Ale jeśli wsłuchamy się w słowa Jezusa, to w jaki sposób mówi, w jaki sposób zwraca się do kobiet, w jaki sposób działa cuda, jak traktuje swoich uczniów, ludzi słabych, którzy do Niego przychodzą, to w jakiś sposób widzimy w Nim również Józefa. Człowieczeństwo Jezusa zostało ukształtowane przez człowieczeństwo świętego Józefa. I tylko w Bogu może być taka pokora, że potrafi oddać syna swego, jednorodzonego, na wychowanie stworzeniu, Maryi Józefowi. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, mówi dzisiaj Jezus. Nie zniósł małżeństwa Józefa i Maryi, ale nadał mu taką jakość i wartość, jaka o ludzkich siłach nigdy by nie powstała. Dzięki temu wyborowi tej decyzji zmieniło się oblicze ziemi, zmieniło się oblicze tego świata. Nie myślmy nigdy o tym, że to, co Bóg nam daje, jest mniejsze. Bóg nigdy nie daje się trochę. Zawsze daje się absolutnie cały. Nie robi półśrodków. Ktoś z nas może powiedzieć, że nie jest Maryją Dziewicą albo świętym Józefem. No i chwała Bogu, że jedni tacy byli, drugich nie potrzeba. Ale i ona, i Matka Boża, i jej małżonek mogli powiedzieć to samo. No cóż my możemy zrobić? Biedni Żydzi, gdzieś z zapadłej Galilei, bez pieniędzy, bez wpływów na tym świecie. Co my możemy zrobić dla świata? No i zrobili. A zrobili dlatego, bo ich ludzka wola zgodziła się na wolę Boga. W pewnym sensie mamy dokładnie takie same środki jak oni.
problemami oczywiście. Zresztą oni też mieli problemy. Mamy wolę Boga, który wzywa nas każdego dnia. I nasze życie może być równie owocne jak ich życie. Jeśli by ktoś powiedział, że oni mieli po te kilkanaście rady, ja mam 70, co z tego? Życie ludzkie zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy pełnić wolę Bożą. Wcześniej nie ma ono żadnego znaczenia. I jest to jakoś przesłanie Wielkiego Postu, który przecież powraca do nas co roku. Że nigdy nie jest za późno na to, żeby tego Pana Boga wybrać tak na poważnie. Że nigdy żeśmy tak nie odeszli daleko, żeby do Niego nie wrócić. I że to nigdy nie jest tak, że Pan Bóg jest zirytowany i cofa nam jakąkolwiek łaskę. Bo jak ten pierścień dał, to nie po to, żeby go zabrać i rzucić w błoto. To wezwanie tych rekolekcji o woli Bożej, o woli ludzkiej, o wypełnieniu się czasu jest również wezwaniem do życia świadomego. Żebyśmy żyli dobrze po chrześcijańsku, musimy żyć świadomie. Wiadomo, jest to trudne. Dużo rzeczy robimy machinalnie, z automatu. Ale do tego właśnie wzywa nas Ewangelia. Żyć świadomie, bo Bóg jest tu i teraz. I daje nam zadania, które mamy wypełniać. Tak jak o tym dzisiaj mówi Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Warto prosić świętą rodzinę, tych mistrzów Wielkiego Postu, by uczyli nas korzystać z pełni czasu. Z tego wszystkiego, co dał nam Bóg. Z tego wszystkiego, co bardzo kochamy. Co nie jest nam dane jako pułapka, tylko jako drabina, przez którą mamy wejść do nieba. Módlmy się o to, żeby te wszystkie dary, te trudne i te proste, te miłe i te mniej przyjemne, były przez nas w pełni wykorzystane, tak żeby, jak mówi reguła świętego Benedykta, we wszystkim Bóg był uwielbiony.